Witam w niesamowitym świecie węży i złączy dla przemysłu. Do tej pory, jeżeli poruszałem temat węży, zazwyczaj były to węże z jednej grupy, o takim samym lub podobnym przeznaczeniu. Chociażby węże do materiałów sypkich, czy też węże odciągowe. Ale pomyślałem, po co się ograniczać i skupiać tylko na jednym zastosowaniu, skoro tubes to przecież jakość w każdej dziedzinie. Dlatego też stwierdziłem, czemu by nie poruszyć jednocześnie tematu węży do substancji spożywczych, węży do ropy naftowej, do agresywnych chemikaliów, węży gumowych, tworzywowych, kompozytowych czy też silikonowych. Czym się one charakteryzują i co łączy tak różne węże? Ja nazywam się Michał Mróz i zapraszam do odcinka pod tytułem Węże serii Star. Ponieważ w naszej ofercie mamy aż 17 węży z serii Star i zdając sobie sprawę, jak bardzo lubicie ten okres oczekiwania na pojawienie się nowego filmu, postanowiłem cały temat nieco podzielić i dawkować Wam to szczęście. Dlatego dzisiaj chciałbym się skupić na wężach serii Star wykonanych tylko z gumy. Wszystkie węże serii Star sygnowane są naszym brandem oraz wyróżnia je idealne połączenie ceny z jakością. Ok, zacznijmy zatem od pierwszego typu węży, czyli węży do substancji spożywczych. Pierwszy z nich to wąż Foodstar SD. Wąż sawnotłoczny, przeznaczony do mleka, jego przetworów oraz tłustych substancji wymagających zastosowania gumy pozbawionej zapachu i smaku. Od minus 15 do plus 90 stopni Celsjusza. Tyle wynosi temperatura pracy tego węża. Warstwa wewnętrzna to mieszanka białej gumy NBR z PVC. Wąż wzmocniony kordem syntetycznym oraz spiralą stalową. Jest odporny na stosowane szeroko w przemyśle spożywczym środki i procesy czyszczenia. Kolejny wąż z tej grupy to istna rewelacja. Wąż zaprojektowany przede wszystkim do rozładunku mleka z cystem. Mógłbym tu mówić o wytrzymałości temperaturowej czy też ciśnieniowej, jednak to, co naprawdę zasługuje na uwagę, to konstrukcja tego węża. Wyobraźcie sobie wąż, przez który przejechał na przykład wózek widłowy, samochód czy cokolwiek innego ciężkiego. Co się z takim wężem stanie? Dokładnie tak, wąż zostanie zgnieciony i nadawał się będzie tylko do wymiany. I tutaj pojawia się nasza propozycja. Wąż Crash Proof Star. Dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji wraz ze spiralą z tworzywa PET jako wzmocnienie, wąż jest całkowicie odporny na wszelkiego rodzaju spłaszczenia czy też zgniecenia. Wąż po takim zdarzeniu pod wpływem ciśnienia wewnętrznego całkowicie powraca do pierwotnych rozmiarów. Musicie przyznać, że jak na wąż do mleka to całkiem nieźle. Okej, mała zmiana gwiezdnego kursu. I przenosimy się do węży o nieco mniej higienicznym zastosowaniu. Tutaj spotykamy węże Rigstar D oraz Rigstar SD. Wąż do przeładunku ropy naftowej, urobku wiertniczego oraz produktów petrochemicznych. Wersja D to wąż tłoczny wzmocniony kordem syntetycznym. Wersja SD natomiast to wąż sawnotłoczny wzmocniony dodatkowo spiralą stalową. Warstwa wewnętrzna tych węży to gładka, antystatyczna guma NBR. Możemy tutaj zauważyć miedzianą linkę zapewniającą ciągłość elektryczną. Węże zaprojektowane jako specjalistyczne węże offshore do eksploatacji na platformach wiertniczych. Szeroko stosowane na platformach Morza Północnego, ale także znajdą miejsce do zastosowań lądowych. Kolejna para węży to uniwersalne węże Oilstream Star D oraz SD do przesyłu produktów przemysłu petrochemicznego zawierających do 50% węglowodorów aromatycznych. Węże te przeznaczone są do paliw, benzyny, oleju napędowego, grzewczego, olejów smarowych. Stosunkowo mała waga oraz elastyczna konstrukcja sprawia, że wąż jest łatwy do operowania. Ciśnienie robocze tych węży to 10 bar. Wykonane są z gumy NBR i również posiadają miedzianą linkę zapewniającą ciągłość elektryczną. I tym ruchem żegnamy się z wężami związanymi z przemysłem petrochemicznym, a witamy kolejną gwiazdę w naszej ofercie. W tym przypadku należy uważać, żeby się nie poparzyć, ponieważ jest to wąż przeznaczony do pary wodnej, czyli Steam Star. Miękki i elastyczny wąż tłoczny o wzmocnieniu tekstylnym przeznaczony do niskociśnieniowej pary nasyconej. Wąż wykonany z gumy EPDM, odporny na wysokie temperatury sięgające nawet 170 stopni Celsjusza. Mikroperforowana warstwa zewnętrzna, odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne i ozon. Oczywiście do tego typu węży stosujemy odpowiednie końcówki i obejmy, ale to temat na inny odcinek. Co ważne, jeżeli chcemy wydłużyć żywotność tego węża, należy pamiętać o jego opróżnianiu po użyciu, by uniknąć gromadzenia się kondensatu.
No i moi drodzy, docieramy do końca naszej części. Przed nami ostatni wąż z serii, wąż Hemstar UPE SD. Warstwa wewnętrzna z odpornego chemicznie polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej. Antystatyczna warstwa wewnętrzna, odporna na większość agresywnych chemikaliów, zgodna z wymaganiami dla węży spożywczych. Gładka, o niskim współczynniku tarcia podczas przepływu, zapobiegająca osadzaniu się medium na ściankach. Ułatwia to znacznie czyszczenie i pozwala na zastosowanie również w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym oraz spożywczym. Wąż całkowicie antystatyczny, wykorzystywany w strefie zagrożenia wybuchem. Wzmocniony kordem syntetycznym oraz spiralami stalowymi. Co ważne, w przypadku tych węży należy stosować końcówki z gładkim ogonem, nie posiadających ostrych lub wysokich karbów, które mogłyby przy zaciśnięciu przeciąć lub uszkodzić warstwę wewnętrzną. I tak oto tą niezwykłą informacją dotarliśmy do końca. Już wkrótce kolejny odcinek, w którym omówimy pozostałe węże należące do tej niesamowitej serii Star. Mi pozostaje podziękować i zachęcić do zapoznania się z pozostałymi materiałami na naszym kanale.